to znam. Składasz milion obietnic. Robisz Beli nadzieję, a jak zaczynamy planować, odbierasz w drugim pokoju telefon i znikasz. To nie tak. Lena. Cholera. Czemu się rozłączyłaś? Jadę autem. Był tunel. Prowadzisz i rozmawiasz. Ona jest w wozie? Nie prowadzę. To kto prowadzi? Ojciec, następne pytanie. Przepraszam. Tak, tak, jak zawsze. Nie chcę wojny. Ty dla niej żyjesz. Mother to Dusty, co to za cyrk z tą waszą operacją? Diabli wiedzą. Normalna pirotechnika. Ani się obejrzeliśmy, a z nieba zaczęły spadać kontenery i zaatakował nas śmigłowiec. I nie była to raczej straż portowa. No racja. W eterze zrobił się szum od Manili po Afrykę Wschodnią. Wkurzyliście kogoś tym pokazem fajerwerków. Wiadomo kogo? Lista jest długa, brachu. Może zrobicie przysługę chłopakom z OGA i pokręcicie się po porcie, żeby ją trochę skrócić. Co nie leży w naszej kompetencji, Dusty. Góra musiałaby coś takiego przyklepać. Załatwione. No jasne. Jakieś wieści od miejscowych źródeł? Mieliśmy jednego gościa, kryptonim Argyros, półwysep arabski, głęboka konspiracja. Mieliście, tak? Da, od wielu miesięcy się nie odzywa i to nas martwi. Może nie żyje, może zmienił stronę. Facet może być wszędzie. Hudo, to Dingo. Mów Dingo. Zielone światło, brachu, wkraczają do akcji. Gladiatorzy na podejściu, schodzimy. Odwrót! Wycofujemy się i będziemy atakować wyznaczone cele przez pierwsze jednogości. Mako 1, przez 5 minut musicie radzić sobie sami. Przyjąłem, Gladiator 1-1. Dingo, zostaliśmy bez wsparcia. Przyjąłem. Nie kryzys, zajmie się frajerami, którym życie nie miłe. Przyjąłem, Dingo. A my się zajmiemy ich magazynem. Jest w samym centrum pirackiego miasteczka. Uważać na te budynki. Ruchy! Tam posłanie. Idę. 1-4, tu 1-6. Przyjąłem. Wysyłamy robota. Odwróć.